Siódma godzina. Ruszamy. Mój ziomeczek już dotarł. Ruszamy pełną profeskę. Poprawiamy elewację. Lampy ściągnięte. Wszystko przygotowane. Widzicie w ten sposób zrobioną elewację po raz ostatni na tej ścianie. Moje dzieło. Jest spoko, tak jak mówiłem, ale nieperfekcyjnie. Teraz mam nadzieję, że zobaczymy perfekcję. Ruszamy, ruszamy. I oto nasz kot. Nie mowa. Ja tam nie mowa. Konsystencja Emil idealna na prostowanie ścian. Jak na naleśniki, mordzio. A jak? Miód tak zwany. No to polewamy. Sam spawałeś tą miseczkę? Nie, możesz to kupić w Obi albo w Castoramie. Aha. Tak. To jest tak zwany czerpak tynkarski. Na metry idealny. Zobacz, ile tu masz kierunek za jednym razem. Zobacz, ile na taką blachę 60 to byś musiał nałożyć towaru. Ile razy ty się musisz schylać, żeby uzyskać taką michę. Ja cyknę z dwa razy i mam spokój, a tu byś musiał cyknąć z 20. Od samego schylania już masz dosyć. Dużo metrów w życiu zrobiłeś? Kilka domów poszło, nie? Na elewację. Kilka domów poszło. Dokładnie
Nie wiem, czy dużo metrów, ale trochę poszło. Z parę tysięcy na pewno. No to zobaczymy. Zobaczymy. Klej nałożony we wiaderkach. 8 sztuk. 8 sztuk wyszło. Tak jest. Z ilu worków? Z 4. To wygląda, słuchajcie, ziomuś mi tutaj wszystko ogarnie. Powiem wam, że ściana będzie jak stół. Zobaczymy. Poświetlimy ją z halogena. Nie z tego, tylko przyłożę w nocy halogena. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jak zrobiłem? Jak na laika? To całkiem nieźle, tak ci powiem, Emil. Tylko szkoda, że słuchałeś jakichś mózgów ze Śląska, którzy ci kazali zacierać klej gąbką, nie? Nie wolno tego robić? Nie wolno tego robić, to było niepotrzebne. Szkoda twojej pracy. Co miasto, to inna technologia robienia chyba. Ale chociaż mówią, że to nie jest zgodnie ze sztuką zacieranie kleju. A ja wam przekazałem, żeby zacierać klej, bo ktoś mi powiedział. Może za mocno jestem podatny na słuchanie każdego. Pion jest. Sam parowałeś? Tu tą stronę? Nie, tą stronę nie, tamtą. No ładnie. Pion jest. To już jest pół sukcesu. Płaszka sama wyjdzie. Nie jest najgorzej, nie ma dużo prześwitu. Nie, tamtej też nie tarowałem. Trzeba, ją podrównać po prostu, nie? Będzie cacy, nie, nie jest źle, nie? Jakieś tam wyboje są, nie? Ale nie jest aż tak źle, o. To nie jest aż tak dużo wcale, nie? Ale no pod halogen musi być wylizane, nie? Prześwit może być, ale no nie może być, wiesz, nie może być buł, nie? Tak zwany. Tak. O, tu już zobacz, ile masz, widzisz? Pod łatą tu, widzisz, ile masz? Zobacz, tu widzisz, ile masz? Aha. Zobacz. A u góry masz cacy, nie? Tu. Tam nie może tak być. Takie coś trzeba zniwelować. Tak jest. W poziomie jest. Tu widzisz? Pod łatą? Mhm. Takie coś jest nie na miejscu. Dobra. To tak. Zaczynamy. Ale jak na naukę, poszedłem jak tajfun.
Jak na pierwszy raz, to powiem ci szczerze, nie jest źle. Naprawdę. A spotkałeś fachowców, gdzie gorzej zrobili, a mieli doświadczenie, czy nie ma takiej opcji? Jest taka opcja. Jak pobierają. Jest, wszystko się może zdarzyć. Musiałem się trochę wybronić publicznie, sorry. To nie ustawka, to jego słowa. Na narożniku, nie? Tylko. Jak wam się podoba robota? Będzie ściana pod halogeny. Halogeny zostają. I o to chodziło. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be. Great outdoors, forever free. Witam was wszystkich, jestem Emila, przyjechałem pomóc, że tak powiem, przenieść rusztowanie. Jak widzicie, chłopaki już jadą, także trzymajcie się, pozdrawiam was wszystkich. Take a step back. Ta ściana jest skończona. Ty, jest równiutko? Musi być równiutko. Musi być. Nie ma lipy. Jest stół. Jest stół. Tak jak ci mówiłem. Jak wyschnie, papierek 40 i ładnie to wszystko wycackamy. Tak jak powinno być. Nie tak jak było poprzednio. Przez specjalistów z Górnego Śląska.
Dobra, przykładamy światło w nocy i zobaczymy, czy jest prosto, a później poziomice i robimy testy wielkie naszego fachowca. Tak, wszystko będzie dobrze. Tu jest drugi fachura. Tak jest. W mojej bluzie. To na tyle. W tej chwili przenieśliśmy sprzęt na drugą stronę. I będziemy działać. Będziemy działać. Sprzęt mamy rozstawiony. To mamy naciągnięte porządnie. I działamy. Czekamy tak na mieszanie drugi raz kleju. Tak jest, panie Emil. Wszystko w porządku, szefciu? W jak najlepszym porządku. No i gitara. Hektora nagraj. Hektorek. Hektor też tu pilnuje. No, a Hektor to żeby dobry. Nam się krzywda nie stała. Tak. Hektor, daj głos. Hektor, daj głos. Czy tobie jakoś nie chcesz czekać? Przed chwilą szczekał. I lecimy z robotą. Co tam, Andrzejek? No jest. Patrzymy. Robimy odbiór. Tak. Tak, żeby... Faktycznie. Patrzysz, jak się ubrałem? Ręce w kieszeni. To już no nie, no, dziś... będzie jak na kierownik. Ja. Inspektor. Panie inspektorze. Czy robota jest odebrana tamtej strony? Ci powiedziałem, u ciebie jest nauka, u mnie będzie już mistrzostwo, nie? Tylko zamiast my ją poprawiać, Andrzej, i się uczyć już od fachowca, to dalej zobacz. Nam tutaj ziomek pomaga. Ja już to dopilnuję. Powiedziałem, kończy się czas dzienny, koniec pracy. Nie ma tak po nocach robienie. Nie ma. To jest patactwo. Dokładnie. To jest patactwo, tak jak kolega mówi. Tylko i wyłącznie światło dzienne, naturalne na robocie. W kocie. Nie patrz. Nie patrz, kiedy odjadę. Ja ze szczęścia. Magdalenka przyjechała nas odwiedzić. Jakie postępy, Magda? Jeszcze jej obeszłam wokół, bo zobaczyłam, że już ściana jedna zrobiona, druga zaczyna. Kurczę, no, a jest dopiero godzina wczesna jeszcze. No, także kurczę, bardzo, bardzo szybko to te poszło. Zobaczymy efekt później, nie? Niby już widzą, tak? Że jest prosto wszyscy, ale ja to wolę zobaczyć pod światło. Ja też, no. Jak się nie zna człowiek, to tak nie widzi teraz, nie? Widać, że jest zrobione, ale czy jest tak, jak Emil chciał? Zobaczymy. No, jadę tam, ja zaraz idę, mówię. Po zakupy przyszłam, po samochód, żeby po zakupy jechać. Tak to wygląda. Pokażę wam jeszcze raz, bo już troszeczkę przyschła. Chodzi o to, czy ona faluje w ten sposób. Takie rzeczy milimetrowe nie mają żadnego wpływu. Żebyście o tym wiedzieli. Ale to wam pokażemy później, jak już na gotowo. Po prostu w tej chwili robimy tak, żeby nie płynęła. Co, kochanie, będziesz jechać? Ja uciekam, no. Furę zabierasz? Tak. Bardzo dobrze. Jak mi leci? Leci pomalutku. Tak, jak do tej pory zadowolony jesteś? Jak odpalę światło, to ci powiem. Ale wygląda obiecująco, nie? No, też tak mi się wydaje, nie? Że nie jest źle, nie? Tutaj mi się troszeczkę nie podoba. I to jeszcze przeciągnę. Tu jest moja ściana. Przeze mnie robiona i przez Andrzeja. I przez mojego kumpla Krzysia jeszcze, który nam zawsze zamieszał klej i podał na czas. No kurczę, no w dzień nie ma się do czego doczepić, tylko jak halogeny są. No nie ma opcji, że można się do czegoś doczepić. Już pokazuję, jak mogę, zapalę jeszcze światło. Więc i tak nie da, bo jest jasne.
się zaciąga. Słońce robi swoje. Mała poprawka będzie i będzie dobrze. Jak ona tak, to ja z nią tak. Dobra, zobaczymy efekty. Dzieje się tutaj cały czas, działamy z tą elewacją. Dzieje się, mi dzieje do przodu. Lecimy. Myślę, że najgorzej nie wychodzi, nie? Równamy elegancko, picobello jest. Tak jest. Pozdrowienia dla fordońskiej ekipy, moich ukochanych chłopaków. Siema mordy! Pozdrowienia poszły, dołączam się. Co się dzieje jeszcze u mnie? Fachowcy przyjechali od Piany Pór. Jak widzicie. Będziemy natryskiwać tą Pianę Pór. Znaczy w tej chwili są przygotowania firmy Crossin. Taką pianeczkę wybraliśmy, bo po prostu jest bardzo długo, dużo lat na rynku i to tyle w temacie. Coś pewnego i sprawdzonego. A tutaj tam, słuchajcie, jest ta membranka naciągana. Miało być to zrobione przed samym natryskiem, ale poprosiłem tutaj, zadzwoniłem do szefuncia. No bo jednak plany się zmieniły, stelaże będą nakładane, wtedy by nie było dojścia. Także jest tutaj generalnie, będzie dokończone. I zawisną stelażę docelowo. Tutaj już przy okazji robimy. Tak to wszystko może wyglądać. Ponaciągane. No i cały czas działamy. Ja się koncentruję właśnie na tych stelażach, żeby to dokończyć. I później z moim ziomeczkiem będziemy wskakiwać na elewację. Najpierw na tył, ponieważ jak wiecie, czeka ślusarz z już spawanym, który barierki ma pospawane w ten sposób, także on już też długo czeka. I wszystko mnie normalnie tutaj dodusza, nie? Każdy, no wiadomo, każdy chce jak najszybciej gdzieś swoją robotę zakończyć, jeżeli już jest gdzieś zaczęta i to tak to wygląda. Dlatego ja, a że nie lecę jednego i robię to cały czas, to później tak skaczę i wiadomo, przyjeżdżają po parę razy, no i to wychodzi. Ale dzieje się. Dobra, zrywam się na dół. Do ziomeczka. W tej chwili już tylko mogę mu klej mieszać i wiaderka czyścić, ponieważ ten ostatni etap no on już swoją ręką dopieszcza. Tak to wygląda, no bo uparłem się na te światła niepotrzebnie. Nawet w komentarzu ktoś mi pisał, po co jest ściana podświetlana zawsze? Po co ludzie ścianę podświetlają? Generalnie to ma być takie, jakby wiecie, oświetlenie koło domu, ale faktycznie ściana jest wtedy podświetlana. Dobra. To masz tam jakieś już puste wiaderko? Jeszcze, no chwila. Chwilę, moment, panie kolego. Zaraz będę przydatny. Tylko do tego. No i mamy tą ścianę górną zrobioną. Została jeszcze tylko ta na dole. Jak oceniasz swoją robotę? Ja oceniam na 5. A jak będzie wyszlifowane, będzie na 6. Emil. Jeszcze będzie szlifowanko? Jeszcze będzie szlifowanko papierem 40. Te wszystkie tutaj smugi, baty. Cała ściana będzie szlifowana. W niedzielę, jak dobrze wyschnie. I wtedy będzie miozio. Jeszcze raz pozdrowienia dla mojej ekipy fordońskiej. Siemano chłopaki, ogień! I dołączam się do tej ekipy, ogień! Koniec już tej elewacji, dobiegamy do końca. No tak, z klejem do końca, jeszcze trzeba będzie to papierkiem dopieścić, prawda? To jeszcze nie jest aż tak do końca. To jest przygotowane pod papier. Dużo roboty przy tym papierze, bo nawet o tym nie słyszałem nigdy. Troszeczkę jest, trzeba to wygłaskać, nie? Papierem, nie? Koniec na dzisiaj, zawijem się na haciendę. Tak wygląda. Moja ściana już nie leci, nie faluje. Jest równa jak stół. Wrzucę wam później wrzutę, jak naprawdę będzie ciemno. Ale jest, udało się. Do następnego etapu. Jest noc, tak szybko odpalam kamerę
Idziemy z Magdą, pokażemy wam tą elewację pod halogen, gdy jest bardzo ciemno, taka wrzuta. Najlepsze światło, jakie znalazłem, czyli pod jakim i tak tamtą sprawdzałem moją elewację. Elewacja jest wyprowadzona na prosto, ma swoją linię. Odzyskało swoją linię, trzeba było po prostu na trzy razy klej położyć. Jest igła. Można wieszać lampki. Elewacja, obydwie strony uratowane. Obydwie strony, ja teraz tak mówię, ale nie byłem na tamtej stronie. Także chodźcie. No bo jak już ta jest dobrze zrobiona, no to tamta siłą woli musi być. Kolej Magda, bo tu wszędzie ten. Trzymam wsiaka. Jeszcze powódź po klejeniu. Ja już widzę, że jest dobrze. Ale widać, gdzie trochę więcej kleju wymagało, bo schnięcie jest dłuższe. No i tak mniej więcej by się zgadzało, to przy tych kapinosach trochę bardziej pościerane było. Tak mogłoby być. Jest równo. Mamy to. I teraz będziemy szli szybszym postępem, bo ziomale wpadają mi pomagać, bo się za trochę guzdrze. Coś chciałaś pani? Nie, bardzo ładnie. No. Nie ma tych na dole, nie widać tego przejścia, bo wcześniej było, no. Czekam na ten efekt końcowy nadal. Jak już będzie z tą. Zaterte, tak? Bo tam będzie ścierał, tak? Żeby wyrównać to. Będzie kładziona struktura jakaś jeszcze i zacierana już. Ale chyba gotowa z wiaderek. Zobaczymy, jaką firmę wybierzemy.